Regionalne przysmaki, sztuka i rzemiosło, kiermasz ogrodniczy oraz moc innych atrakcji – to wszystko w niepowtarzalnej scenerii Parku Etnograficznego. 2 i 3 maja w Skansenie w Olsztynku trwały 4 regionalne targi chłopskie, czyli cykliczna, odbywająca się od 2007 roku impreza, rozpoczynająca oraz kończąca sezon turystyczny. Wzbogacają się niesamowicie, rozwijają się te targi, a nawet to mnie zaskakuje, że tak szybko. Po pierwsze, już się pojawiły po raz pierwszy przedstawiciele sztuki, rzemiosła ludowego z zaprzyjaźnionych gmin ze Szwecji, Węgier, Słowacji, Rosji, Ukrainy. Jest to bardzo ciekawe zjawisko. Okazuje się, że targi są znane też i w innych miejscach. Ta okazja tych gościn zewnętrznych to z okazji 650-lecia Olsztynka, więc to jest też szansa na to, żeby te targi obrastały już tradycje i się rozwijały. Olsztyńskie targi chłopskie to nie tylko sprzedaż domowych przysmaków czy ludowego rzemiosła, ale też prezentacje różnych form sztuki. A to będzie i taczyk jarmarczny, a to będzie i magia, a to będzie i występ zespołu ludowego i to będzie występ zespołu kultury małomiasteczkowej, czyli te targi obrastają też taką warstwą sztuki dawnej, zapomnianej, ale nie stają się tylko i wyłącznie targami, a stają się czymś, co było zawsze, kiedyś, przy targach znakomite. Mianowicie tworzy się pewna subkultura kulturowa. To jest to, o co mi chodziło zawsze i co się okazuje, że można robić. W tym roku obok wystawy Architektura stara i nowa Tomasza Leli, spektaklu teatrzyku jarmarcznego czy koncertu kapeli Jakubowej z Olsztyna można było posłuchać muzyki ludowej granej na zapomnianych już dziś instrumentach, harmonii pedałowej, najmniejszych skrzypcach świata czy lirze korbowej. Ta lira opiera się na wzorach ukraińskich, można powiedzieć, na kurpiach od 80 lat, nieużywana, nieznana, niespotykana i mnie przypadł zaszczyt wykonania takiej liry. W zeszłym roku ją wykonałem i tak rok czasu na niej gram. Nowością tegorocznych targów była obecność zagranicznych gości ze Szwecji, Niemiec, Węgier, Słowacji, Białorusi. Przyjechaliśmy tutaj, żeby z mieszkańcami Olsztynka świętować jubileusz 650-lecia powstania miasta. Przywieźliśmy ze sobą specjalności z naszego regionu, czyli m.in. likier ziołowy, oprócz tego jeszcze taką dobrą kiełbaskę i prospekty, dzięki którym możemy przedstawić się mieszkańcom Olsztynka, przedstawić naszą gminę. Uwagę przykuwała towarzysząca gościom z Walkenried piękna niewiasta. Jest to księżniczka kredy, reprezentuje region, w którym wydobywa się właśnie kredy i gips. Swoje stoisko wystawili też na targach strażacy z Bad Sachsa, którzy już kilka lat temu podpisali umowę o partnerstwie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Olsztynku. Do Skansenu przyjechali, żeby przedstawić się mieszkańcom Olsztynka i regionu. Przywieźliśmy ze sobą strażaka, czyli takiego w pełnym rynsztunku, jak idzie gasić pożar, żeby wszyscy zobaczyli, jak jest ubrany. Przywieźliśmy ze sobą makietę przedstawiającą nasze akcje, jak wygląda gaszenie pożaru oraz specjalności z regionu. Targi chłopskie odwiedziła w tym roku rekordowa chyba ilość turystów i to nie tylko z regionu, ale z całej Polski. I wszystkim się podobało. Bardzo. Ja bym kupiła wszystko. Wszystko, co jest ręcznie robione, czyli wszystko. A pan? Ja kupiłem takie tutaj regionalne wyroby. Bardzo dobre. Już mi się skończył, więc to muszę znowu zasięgnąć do portfela i źródełka. Po pierwsze to wszystko, co jest rękodzieło, tak? Czyli jakieś robótki ręczne, z drewna robione. Bo ja sobie Radek gustuje w jedzonku, więc dla niego było ważne. Chlebek, smaczek. Tak, czyli wiecie, dla każdego... Coś dobrego. Tak. To co, przyjechalibyście na jesieni na następne targi? No jasne, na pewno. Jak będzie ładna pogoda, na pewno, tak. Zadowoleni z wizyty na olsztyneckich targach byli też wystawcy i goście z zagranicy. Co prawda nie mieliśmy jeszcze zbyt dużo czasu, żeby wszystko obejrzeć, ale zauważyliśmy już, że rzemiosło tutaj w Olsztynku jest bardzo piękne, te wszystkie wyroby i na pewno coś z tego zabierzemy ze sobą. Targi były też okazją do spotkania starych znajomych. Zaraz przy wejściu spotkałem pana, który produkuje drewniane meble i od razu u niego się zatrzymałem i porozmawialiśmy. Znam go z ubiegłego roku i w ubiegłym roku właśnie zakupiłem u niego taką dużą drewnianą huśtawkę i zabrałem ze sobą do Niemiec. Impreza taka jak targi chłopskie to dla zagranicznych gości możliwość zobaczenia czegoś nowego, choć przecież tak naprawdę bardzo starego. Ich na pewno interesuje inny klimat, przyjazd, obejrzenie czegoś, co być może u nich zanikło już, czyli tej tradycji targowej, takiej łączonej z sprzedaży, handlu, sztuki, targowej komercji, o tego typu rzeczy.
klimat, jak widać, jest dobry i ten smaczek został zachowany. Może to ich zachęci do kolejnych przyjazdów. Czwarte targi chłopskie odwiedził też starosta olsztyński. Była to wizyta trochę służbowa, bardziej prywatna i oczywiście nie pierwsza. Ja już jestem któryś raz z rzędu w Skansenie w Olsztynku. Powiat olsztyński jest również współorganizatorem targów chłopskich kolejnej edycji. My podpisaliśmy, pragnę przypomnieć, takie trójporozumienie. Powiat olsztyński, Urząd Marszałkowski i miasto Olsztynek. Właśnie to porozumienie ma na celu promowanie tego typu działalności skansenu. Które targowe stoisko najbardziej przypadło do gustu staroście olsztyńskiemu? Nie trudno zgadnąć. Niedaleko akurat stoimy przy stoisku Kopernik Warmiakiem. Podjęliśmy taką inicjatywę wspólnie ze skansenem, żeby również osoby z zewnątrz mogły nabyć pamiątki związane z Kopernikiem i promować tym samym naszą ideę Kopernik Warmiakiem. W specjalnym stoisku Stowarzyszenia Dom Warmiński można było za symboliczne pieniądze kupić warmiński beret Kopernika czy opatrzone jego wizerunkiem koszulki, kubki, magnesy i zapachy do samochodu.